O, widzę, że wstawiało was. Coś to jest. Raz. Raz.
i tylko słuchaj. Witamy 9 czerwca na stadionie w Sremie. Za chwileczkę rozpoczniemy pojedynek 30 kolejki. Spotkano mistrzostwo klasy okręgowej. Dzisiaj Warta Srem podejmuje drużynę Sokoła Szwalcowo. Jak bardzo jest to ważne wydarzenie dla Śremskiego Cudu, nie mają szansy przekonać się dzisiaj sam osobiście. Panie Przedszkolak pyta mnie, trenerze, to czy jest ten ważny mecz? Tak, czy jest ten ważny mecz, odpowiadam. Starta walczy o awans do 5 linii. Zobaczymy, za chwileczkę przekonamy się za 90 minut, jak tutaj potoczy się to spotkanie. Chodnić wygra ten mecz i chyba to Srem osiągnie historyczny sukces i awansuje do 5 linii. Widzimy trenera Roberta Szczaka, który podąża na ławkę rezerwowych i za chwileczkę podamy składek, jak się tutaj wystąpią oba zespoły. Rozpoczynamy od drużyny Roski, a więc jest to ekipa Sokoła Szwalcowo, która za chwileczkę właśnie okrzykiem będzie tutaj mobilizowała się do sprawienia niespodzianki i pokonania lidera. Francuz, numerem pierwszy, Mikołaj Dziwajca, Wójko, Pędza Stędziora, Trójko, Witold, Szybko, Robert Maleska, Siedemko, Dawid Poszpiel, Ósemko, Patryk, Morycan, Dziewiątka, Krystian, Mędryczka, Dziesiątka, Mateusz, Klaczyk, Jedenastka, Daniel Łuczak, Piętnastka, Kondrat, Zmieścił, 3-18, Martin Arnold, do składnej szkoły drużyny Gorzki, a więc ekipy Sidioto, a Kwałtowo. No za chwileczkę podamy wyjściową jedenastkę, jaką dzisiaj wysygnował do gry trener Hubert Ściach. Piątki, numer 91, Dominik Słowek, dwójka, Piotr Janicki, trójka, Krzysztof Pancyk, czwórka, to Maciej Pawłowski, piątka, Bartłomiej Szał, siódemka, to Agra Kapitan naszej drużyny, Maciej Głaszczyk, ósemka, to Adrian Szaniszewski, dziesiątka, Patryk Krzysztof, jedenastka, Patryk Sączyński, 77, Kamil Szymanek, numer 90, Dawid Porszkania. Na ławce rezerwowych pozostają Michał Grzelak, Piotr Kręcz, Bartosz Krzypczak, Damian Patelski, Piotr Tomaszewski, Mateusz Maśliński, Aleksander Jurga i Mateusz Moczek, a więc kompletnie niemalże dzisiaj skład drużyny Warty Srem. Trzy mecze pozostały zawsze do końca tegorocznych rozgrywek. I za chwileczkę oba zespoły zobaczymy na Morawie. Już właśnie w tym momencie Rójka Kędziotka doprowadza na płytę główną, bo te warciadle grają tutaj specjalny trybuna. Jak słyszymy, jest w kosztingu Warta Warta. Dzisiaj Akademii Warty wyprowadzili oba
Jesteśmy już po lotowaniu. Za chwileczkę. Nasi goście do tej pory zgromadzili 31 punktów, 20 w pojedynkach. Barciarze mają tych punktów równo 50 więcej, 81. Tak więc chcę podziękować za szkoły nie tylko Kabeni, ale także jeśli chodzi o zdrowy punktowy. Miejmy nadzieję, że będą już to mecze o typowego Pietruszkę. Pawłowski. Star. Spokojnie, Tarczaty rozgrywają tutaj. A tak pozytywny i kalce do Janickiego. Całą drużyną. I po raz kolejny. Pawłowski. Mandery wybijają, przyjmuje kilka dni. Wypadnie od bramki rozpocznika Edbańca. Zaczynają nasi goście od rzutu wolnego, na spalony był jednak ten Spania. Teraz faulowany czar wyłapał poprzedni arbiter, wyrost postęp arciarzy od rzutu wolnego. A więc tutaj zapełnił się na niebiesko Adrian Faliszewski. Dobre podanie to. Maszynski, no to czaka. Tak.
Portugalia tracimy piłkę. Widzimy poza linią boiska Mateusz Mosiński. Rozpoczęli już rywale. Sędzia jeszcze na to grę nie pozwolił, a więc będą rozpoczynali kilka wysokich raz jeszcze. Jasiński jakiś raz miał problemy z kolanem. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i Mateusz będzie mógł to spotkanie dzisiaj dokończyć. Jak na razie utyka delikatnie na jedną nogę. Pusta minuta spotkania. No i zobaczymy. Będą na tutaj poczekać na to pierwsze trafienie. Po raz kolejny poderwali się młodzi kibice. Ostatni zaczął. Wypada. Ale. Teraz w tym momencie. Czyli to nasz. Zamiast. Na prawo do Paliszewskiego. Tam są akcje. Wyjdzie. Ja tutaj wysiłek. Patrzcie teraz kadry. To jedyny z dwoma rywalami stracił tę piłkę. Tutaj włączę raz pozycję zawodników sportowa. Teraz poczynamy od autu. Znaczy ta sportowa w tej ryzy wpisuje się bardzo słabo. Trzecie miejsce tabeli, jeśli mielibyśmy pod uwagę mecze wyłącznie rozegrane na wiosnę, zaledwie 2,5 wyników i 5 porażek drużyny Skarpowa Kościelnego w tej rundzie. W efekcie zespół Szostka tabeli zagrożony jest w spadku. Orszwary, do Macińskiego. I rozpoczynamy od rzutu w autu. Krysza. A Krysza. Tu gramy dalej. Janicki. Pawłowski. Maciej Pawłowski. Co tutaj wymyśl? Odpokarne podanie do Szymakary. Tak, Sławek, mamy kolejny, mamy ładny piłka. Wypiewamy dalej. 8 minuta spotkania. Maszyński. Bądź Pańskiego. Ten spokojnie do Dominika Tobela. Widzimy. Cały zespół. Rywale na swoje kogo, ale widzimy, że rozgrzewa się tam Maciej Trakcy, który początkowo awizowany był pierwszy składnie. Chyba jednak Mateusz Maszyński nie będzie mógł kontynuować tego spotkania. Przygotowane do wejścia Maciej Własny, za opuszczane na boisko, tak jak przypuszczałem, Mateusz Maszyński. No i reakcja ładnie, na prawe skrzydło wędruje Antoni Szar, a na lewą obronę Maciej Własny. Szkoda, że już tak szybko zakończył ten dzisiejszy wyczyn Mateusz Maszyński. No i mamy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Wykazę Marty Wiedele rozbronili 8-1 Korony Wilkowice przez zdanie, które gdzieś tam wyprze podjęta gwarcie zremisował szczęśliwie strzelając bramkę w końcówce z tej ocenki. No w efekcie wciąż ośmiopunktowa przewaga warty, jeszcze oczywiście przez zawrót zaległości, ale tu na tyle, Krysiak, to jest rozgrywany jeszcze lokalny, na długi czytaj. Niestety, obok bramki. Ale dochodzi do tych dośrodkowań
Piotr Janicki. Ja do końca swoją myśl, właśnie tym też na sporcie mojej, tak, tutaj wygramy, nie zalewali, no, nie widzę. W końcu, dużo czekać na taki system seniorów warto, 15 lat, tak, drużyna czekać. Teraz wytrzymują są Janic, to w kierunku Pestalaka, tam tutaj Waty z kapitanem Soczo Asfaltowo. On na tej zaraz. To trochę zostać ściągnął tą piłkę. Tam już Bandera i nie doszedł do niej Papu Sąsiecki. Papu Sąsiecki to najskuteczniejszy strzelec naszej drużyny w tym sezonie. To ma 30 bramek na koncie. Moje można powiedzieć, że jak tylko pójdzie, to skopiuje wyczyn Lewandowskiego i to będzie 41 bramek w jednym sezonie. Miło tutaj spojrzeć na trybunę wypełnioną na młodym wypadami Bartę. Ale co na trybunę Bartę wybija piłkę bramkarz Sokoła. Dobrze ten walczy o piłkę Adrian Kwalicki. Nie rozpocznę na walku jeszcze. 11 minut za nami. I zobaczymy, jak tutaj potoczy spotkanie oczywiście. Jeśli Warta dzisiaj tutaj nie wygra tego spotkania, na trybunę. Popularny Kozi. Dzięki. Kozi pozdrowi za tę dziewczynę. Piotr Kozak pozdrawia wszystkie dziewczyny, które za nim się oglądają, jak śmiga na hulajnodze na trening Warty. Jeszcze nie ma zeszyfanych, ale to się może za 3 lata. W trzeciej lidze będzie Warty. Wracamy na boisko. Pawłowski. Do Kończyńskiego. Widzimy całym zespołem na własnej głowie ustawiam z zespoła kościelnego, tak jak mówiłem. Dobre podanie do Kryszaka. Rozejrzał chyba Katrin, która próbowała prosto pana między obrotami, ale nie udana ta próba. I łapie piłkę Mikołaj Dziwański. Teraz okazja dla gości. Pierwszy raz tutaj są rywale pod naszą bramką, pod naszym pole karnym. Zbliżają się do bramki. Pierwszy to piłkę. Właśnie Kaliszewski, minął dwóch rywali. Komu zagra? Cały czas Kaliszewski. Wypatrzy Kryszaka. Kryszak. Ej, szkoda, że nie zagra tam do Kończyńskiego. Rozkłon ma ten rywal, lewą stronę. A co jak on syka? Ten ma dobrze ułożone na nowe, dobrze zaszczytowanie. Jednak troszeczkę za krótkie. No i tak tutaj będzie wyglądał ten pojedynek, dopóki nie napoczniemy rywali. Cały zespół, 20 zawodników i bramkarz Sokoła na jednej połowie. Dobrze teraz ładnie odegra Krzysztof Koło. Krzysztof na prawą stronę, dobre rozpoczęcie do Krzysztofa Kalczyckiego. Krzysztof Kalczyckiego, już panie Nikola Karol. Bardzo tutaj na prawą stronę. Krzysztof, zabijają rywale. Zamieszanie, nie wiadomo, że to kapitan. Kapitan Sokoła, on tu dzisiaj jest jasno podpatrzę tej drużyny. No, obrona częstołowa jest pierwszy minut wykonanej drużyny. Sokoła. Nasi rywale mają jeszcze do rozegrania. Trzy pojedynki. Kielce, Roma Wójtowice i Jotą Pęki. Adrian Kaliszewski. Do Pawłowskiego, ten dobrze pierwszy wszyscy do Macieja Błaszczyka, ma teraz już koniec tam, czy nie to ma? Nie brała i każdy kibicie wyszedł.
No i rozpoczyna się dosyć. Dosyć z nowych adeptów warte. Posłuchajmy. Wybija bramka od Sokoła Sokoła. Krysza. Trzymam teraz. Teraz. Może teraz. To powinno być szansa. Powinno być 1-0, ale niestety to bez goli nastawione Rozpoczynają nasz rywal. Skoda tej zmarnowanej sytuacji Dawida Forstola. A bądźmy cierpliwi, poczekajmy na te pierwsze trafienie warte w tym spotkaniu, no, które oczywiście odchodzą nam rano do 5 ligi. Tak naprawdę pan stoi tylko formalność, bo nawet gdyby oczywiście kto nie wiedział, że warta nie pokonała tego łapałkowo to w najbliższej kolejce zmierzy się zamykającą wcale linią z publiczek, no tam na pewno nie będzie, ale my tutaj wierzymy, że dzisiaj 3 punkty zapiszemy na swoje konto, no i będziemy świętować tam do 5 ligi. 5 liga, miejmy nadzieję, że tylko przystanek i za rok, może dwa. Warta Śrem znajduje się w zawodniskach 4 ligi. Taki ma cel prezes Dominik Soros. Powiedział, że nie chce wystąpić z fotela prezesowskiego, dopóki Śremie nie będzie 4 ligi. No i trzymamy za słowo prezesa Wartka. Tak na razie. Ale bardzo tutaj gra, że tak tam sto. Jest tam złotych powinien. I tutaj nie jest okropny już. Zawsze na tak. Kłopiński, mamy drugi stołny. Bez porażki na końcu. Forstań. Klasyka, raczej blaski. Może teraz. Blaski, dobra. Na koncie w Artystrem, czyli za chwilę zobaczymy Artystrem.
nie pracuj tutaj. Dobra, jest jeszcze kryt. Nie, to wszystko jest za prykryta. Pamiętamy o tej sytuacji w centralnej linii. Jak dotąd najlepszy to start. No i... Nie. Dla tych chłop. Za pieniądze. No i oczywiście szansa dla prędkich wyjawaków na to, by mogli się rozwijać i podążać. I po potrzymanej piłce. O, Francyskiego, ten zamiennicy teraz stare. Wybijają pierwsze pić Dawid Kotoła, wybijają Warszawę. Kryta, pięknie, szeroki, kierpanata. Dawid Kotwania, który rehabilituje się za tą sytuację w 16 minuty, kiedy powinien tam. Adrian Sanchez. Danit. Próbują tutaj wyjść teraz pod raty, raty do skala. Przejmuje piłkę, teraz wziął Kryszanga i okazja na to, że na to koło. Musimy teraz tak, drogą, Janicki na pasku. Ten człowiek jest w prawdziwy czas. Jest przerwany tą przy okazji. Urad trafił prosto pod nogi Sara. Teraz sobie zakluczenie. Mamy teraz to wszystko i wcale nie wybieram rysania. O, Mateja Błaszczyka, Maciej Błaszczyk, odprostowany w pole karne, które to już kolej, teraz Francisz, a i skoro by nie przyjął sobie lepiej, to wróci Patry w kierunku bramki, wygonił się tam po linie końcowa, pani Szeczki, do Kryszarka, i zablokują temat dla swoim rywalem, więc stabilnie, naprawdę wszystko tutaj, autobus bronią się, piątą linii. Kalifet. Na stronę. Zatryk się pięknie. Rozchodź się. Jeszcze gość. Może teraz, nie? Ty starowi, ale mam teraz bawić.
ale to jest aspekt. Prawdy trzeba przepłynąć, a dla nas wszystkiego trzeba zapytać, ale to jest sprawa prawa Boga. Olbrzymia przewaga szwedzkiego zespołu. 85% posiadania piłki. Jedna sytuacja. Najpierw po strzale przez tego piłka trafiła w sześć. Od 5 metrów nie dobił jej do siatki. Serstanek. Musimy teraz uważać. Janicki w pojedynku z rywala. Dobra robota teraz Piotra Janickiego. Zawłocki. Staliszec. Kończyk. Na Ale jest tam jedna Krystian Jędryczka ucierpiał. Jednak symulował. Dobrze tutaj z interpretacją. Walka z interpretacją. Krysa. Rostam między mają ochronę do Szara. Andrzej Sanchez. Kolejny odpowiedź. Godziny gry za nami. Jak dalej na pierwsze? Będę nawet do trafienia. Atakuję teraz Gośkę. Nie tam rozstrzygnięcia na prawo. Ośrodkowanie w pole karne. Mocne jest przygarostne, nie czyjmą dziwki. Rybale mają wszystko w tali setki. Za mało miłości, zapakuję nasze zawodnicy.
I kolejny. Zobaczymy. Muszą Barsiaty zaopatrzować większą ilością zawodników. Brakuje tutaj tej liczebnej przewagi pod bramką przeciwnika. Tarczarze znaleźć sposób na pasowanie Kalskiego. Jedna bardzo dobra sytuacja pana Radzywanego. Chyba na szczęście jego zespołu. Całą drużyną na połowie rywali. Na piłka zeskoczyła. Zbierali tutaj granic kopie do stępu do Warszawy. Zdany punkt. Mały do Warszawy Złota. To oczywiście była cała kolejka. Zostawili serwa. Pora taka wirus zabiła. Nie doszło do skutku. I każdym przegrać. Środki tygodnie. No i dzisiaj taka ostatnia kredowa kolejka. Pamięć.
syna. To na czarne jesie na piłki. Dobra, piłka na połowie Warty. Wygrywają ten pojedynek rywale. A strzelanka tutaj na lewo rozchylona będzie okazja do przykłania pożarne. Wyjaśniają wszystko Warciakę. A to właśnie Leluski do skutki. Kamil Szymandela, do Kruszaka, Patryk Kruszak, nie ma nic, gramy dalej, Forspanie, utracimy piłkę. Jest mało sprawiedliwa spotkanie na więcej razy, teraz chyba wstałam przez tancę, blokuje Janicki. Teraz sam Szymandela. Zero bramek dla Warty, no i przegrywamy do 39 minuty, 0-1. Przegrywamy. Oczywiście
nie jest żadna tragedia. Mamy jeszcze przed nami jeszcze 45 miesięcy spotkania. Więc jest starczy dla trenera Huberta Szczaka. Ale też są trener. Podpaść arbitrowi. Nie wiem dlaczego, to komu mamy rzut wolny. Macie błaszczy. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania. Przypomnę, od 39 minuty niestety przegrywamy z tytułem 0 do 1. Karstan do Krysaka. Krysak na lewą stronę do Szara. Ten ma troszkę więcej miejsca, bo ten dasy Szar. Podanie do Błaszczyka. Nie ma szkolonego. Doszrodkowanie w pole karne. I tutaj na spokoju rywala. Karty na jedanie. Zawsze wyjście nie może zrobić, ale swojego mentora. Patryk Piusa. Do Szymandery, panu Szymandera. Czyli jak kapitan. Sokoła, Sokoła. Wysoka, Francesc. Chcę tutaj zrobić przewagę na skrócie w obrót. Powrót teraz Błaszczyka. Nie mamy piłki. Teraz trzy na dwa wychodzą w skrócie. Jest niebezpiecznie. Na szczęście piłka w posiadaniu Janickiego. W drugiej bramce to my tutaj nie podamy. Teraz panowie. W tym momencie arbiter zakończył pierwszą bramkę. Nie ukrywajmy. Rozczarowanie. Przegrywamy z Sokołem po pierwszej części. 0 do 1. 15 minut, druga część tego spotkania. Zapraszamy kibiców za 15 minut. Miejmy nadzieję, że ta druga połowa będzie zdecydowanie lepsza od tej pierwszej. Zrobimy straty i wygramy ten spotkanie. Póki co, warta się rękowa 0 do 1.
Za chwileczkę rozpoczniemy drugą część spotkania. Nie mamy dobrych pieśni. Przegrywamy bowiem 0 do 1. Rozpoczynają goście. Spogląda czy trener Wybrzczak zdecydował się na jakieś zmiany, ale chyba jeszcze nie. Jak na razie bez zmian na tą drugą połowę wyszli piłkarze Warty, ale cała ławka rezerwowa w tej chwili się podniosła. Będzie rozgrzewka zawodników rezerwowych. Przypomnę skład Warty, w bramce Dominik Sobel. Na środku obrony Janicki Pawłow, na bokach obrony Błaszczyk, który w 9 minucie zmienił kontuzowanego Maszyńskiego, po drugiej stronie Szar, w środku boiska. Adrian Paniszewski, Kamil Szymandera i Patryk Krypak, na prawej stronie Krzysztof Paniszewski, na lewie Patryk Tomczyński, no i środkowym napastnikiem jest Dawid Forszpaniak, który w pierwszej części zmarnował na lepszą okazję dla szaleńskiego zespołu, bo to my od 16 minuty powinniśmy prowadzić 1 do 0. Zobaczymy, jak tutaj podstawieni pod ścianą piłkarze Warty podejdą do tej drugiej części spotkania. Już widzimy, że starają się grać szybciej, bo ta pierwsza połowa troszkę senna, troszkę za wolna, wiadomo, nie było łatwo. Rywale cofnięci całą drużyną na własną połowę. Widzimy już teraz pierwsze piłki, na spalonym jednak Patryk Kryszak. Pierwsze piłki próbował, to Maciej Błaszczyk odegrał, odegrać piłkę. Zapewne tak prosił swoich zawodników, aby przyspieszyli, aby grali szybciej, aby szybciej rozgrywali tę piłkę, bo nie jest łatwo. Całą drużyną bronią się rywale, ustawienie autobus pod własną bramką. No i jeden wypad zakończył się bramką na 1 do 0. Teraz Kamil Szymandera, ma troszkę miejsca w środku pola Kamil Szymandera. Do Dawida Forszpaniaka, ten tutaj wchodzi między rywali, ale udana interwencja obrońcy, zagrywa głową do Gubańskiego. Dlaczego nikt nie podchodzi do bramkarza? Teraz uczynił to Forszpaniak. Są teraz Marciarze. Najpierw muszą tą piłkę odzyskać, wybijam, a rywale, powiedz tam za tą piłką trener Hubert Szczak, on tutaj najchętniej wszedłby na boisko i sam zmienił oblicze tego spotkania. Adrian Kwaliszewski do Krzysztofa Kwaliszewskiego. Faulowany Krzysztof Kwaliszewski, mamy rzut wolny. To 28 minuta spotkania, mamy rzut wolny. Maciej Pawłowski ustawił sobie piłkę metr za narożnikiem pola karnego. Zobaczymy. Czekamy na tą drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Pawłowski po ziemi, Adrian Kwaliszewski. I kontrą wychodzą rywala, ale już przy piłce Szar. Do Błaszczyka. Dośrodkowanie w pole karne Błaszczyka. Gdzie jest piłka? Adrian Kwaliszewski ma tutaj okazję, zablokowany. Jeszcze Adrian Kwaliszewski reklamują rękę nasi zawodnicy. Straszny młyn pod kolem karnym rywali. Wybijają rywale, reklamowali tam nasi zawodnicy, zagranie ręką, pomachał palcem arbiter, że nic takiego nie miało miejsca. Ciasno strasznie pod bramką rywali, a już w polu karnym to mamy istny toczek. Słomczyński do Szara. Kryszak. Patryk Kryszak biegał tam, Krzysztof Kwaliszewski, ale nie doczekał się podania. Szar. Do środka do Kamila Szymandera. Ładnie obrócił się z piłką Kamila Szymandera. Zagrywa do Macieja Błaszczyka. Nie ma spalonego Maciej Błaszczyk do środkowania na drugi futek. Jest to spalek, jest to! Kontynuującą minutę spotkania Wojczyka, który był zabrakał na Lidę Polskiego, rehabilitował się na poznaniu rywalu. Ładnie tutaj kamień przed bramką i wpadła do siatki.
No już tylko jednej bramki potrzebujemy, aby się zachować awans do piątej ligi. Tak na dobrą sprawę, remis też by nam starczył, ale gramy o zwycięstwo. Patryk Tączyński, Patryk Tączyński trafił na to. Na kolanach. Czyli się Patryk Tączyński ma prawą nogą strzela piłkę w niedzielę. Pięćdziesiąta pierwsza minuta, tak jak mówiłem, dwie minuty potrzebowali na siebie ustawę, aby odsłonić klasycznego spotkania. Warta średnia punktu około 2 metry. 20 bodajże trzecia bramka, słowa w tym sezonie. Mamy 28 goli do wyrównania rekordu Bundesligi. Skandują teraz młodzi piłkarze na blisko Patryka Tączyńskiego. Dawid Forsztajak, Patryk Tączyński, około 2 do 1. No i lepiej to druga część spotkania nie mogła nas się rozpocząć. Podraz zmieni, Marszałek. Szybko tutaj odrobili te straty z nawiązką. Znowu lewo szarżuje Błaszczyk. Zablokowany tym razem Maciej Błaszczyk. Patryk Ryszak, mamy rzut rożny. Patryk Ryszak dośrodkowany w pole karne. Nie dopadł do tej piłki Piotr Janicki. 52 minuta spotkania. No i można powiedzieć, że obecnie już nie długo. Nie kleiła nam się ta gra w pierwszej części spotkania, ale tak jak mówiłem, barciarze grali za wolno, za statycznie, za małą ilością zawodników atakowali. No i w efekcie potrzebny był kubeł zimnej wody w postaci straconej bramki, aby na tą drugą połowę wyszli już zupełnie innym nastawieniem. Pierwsze spotkanie w Szwałkowie wygrane 5-0, może tak, że uśpiło czujność barciarzy. Oni tutaj przecież w Szremie nie przegrali żadnego spotkania, zresztą nie przegrali spotkania w sezonie. Teraz zawodnik rywali osypał naszych piłkarzy. 30 pojedynek Śląskiego zostało w tym sezonie. I związane to 27 zwycięstwo, które zapewni nam awans do piątej ligi. Dzisiaj prawdziwe święto miało niemieckie rodziny, jaką jest Warta Srem. Na stadionie w Lodzie Akademii Warty. Celnie, że zabrakło dla nich lodu. Mamy już Ryna Falszewski do środka, do Kryszaka, Patryk Kryszak do Kamila Szymandery i idziemy po trzecią bramkę. A i zablokowany w nogi rywala trafił Kamil Szymandera, faulowany był tam Kryszak. Chodzi, teraz rozpędza Kamil Falszewski do środkowania w pole karne. Uprzedzony podmiotem jest Patryk daleko, po ziemi. I teraz atakują burzy. Przepraszam, Sokoła. Proste. Teraz dobre kolanie do Forszpaniaka, Dawid Forszpaniak. Szkoda, że nie zagrał tam na prawą stronę do Krzysztofa Kuczyńskiego. Wybrał jednak Patryka Sączyńskiego. Ten po lewej stronie, Patryk Sączyński. Dobrze, Patryk Sączyński. Obiegnie lewa. Karne wybijają rywale na to. Między
Kolejny rzut rosny w tym spotkaniu rozpocznie Patryk Sączyński. Trzecia bramka załatwiłaby już tutaj definitywnie losy tego spotkania. Sączyński. Patryk Sączyński tym razem ma krótki cipek. Wybijają rywale przed pole karne. Walczy tam Patryk Krysza. Dopalował tą piłkę. Jednak dalej arbitra faulował nas zawodnik. I od rzutu wolnego rozpocznie drużyna gość. Nie zepsują nam tutaj dzisiaj piłka adresa koła tego piłkarskiego święta. Adrian Walczyk do Szara, ten do Forszpaniaka. Forszpaniak w pojedynku z rywalami. Odzyskuje piłkę Szar. Mądrze teraz pod cinką Krzysztof Palikowski. Już przenosimy ciężar gry na lewą stronę. Kamil Szymandera. Szymandera. Do Słomczyńskiego. Patryk Słomczyński w połowie karnego ponownie do Szymandery. Kamil Szymandera już bramki. Kto tutaj dopadnie tej piłki? No i kolejny rzut rosny. Już bronią się nasi rywale. Prawdziwe odlecenie bramki Sokoła. Czwarty rzut rosny w tej części spotkania w ciągu zaledwie 10 minut. No mieliśmy tutaj projekt tej pierwszej części spotkania, ale ta druga świetna otwarcie, wyrównujące trafienie Forszpaniaka, Marka Kolczyńskiego i prowadzimy do jednego. No i będziemy odliczać te minuty do piątej ligi. Maciej Błaszcz. To Kamila Szymandery, Kamil Szymandera. Prawa noga zablokowany strzał, jeszcze tam pędzi. Rzut karny. Granie ręką, obrońca. Blokowany to w stronę Kamila Szymandery. Rzut karny, bo to się ostatnio. Granie ręką miała wątpliwość. Za chwilę przekroczymy jednak ten rzut wolny. Dostrzeliśmy, że to wszystko działo się w polu karnym. Rzut wolny dla Warta. Krysza. Rzutu wolnego wyrównują tą bramkę Skarmowej Skarmowianego. Krysza. Na górę, za bramką, nie ma gola. 2-1. Ten wynik daje nam oczywiście upragniony awans po 15 latach. Długo kazali nam tutaj czekać piłkę Marty na sukces. Lepszej okazji niż stulecie klubu nie mogło być. No i zobaczymy, jak w tej piątej lidze od przyszłego sezonu będą spisywali się śremscy piłkarze. Czy pójdą z marszu po czwartą ligę? Czy starczy umiejętności? Tutaj można powiedzieć, że tą klasę okręgową wygraliśmy. No nie boję się tego powiedzieć. Prosimy dzieci, którzy po latach wysyczają papierki, patrzymy na kosza, wrzucać. Kamil Szymandera. A nie dostawili tutaj zaśmieconych tylko. Bardzo proszę. Janic Forszpania. Mamy proszę Państwa na środku. Janic Forszpaniak stracił jedną piłkę na napad. Bardzo proszę, odstawić po sobie porządny. No, druga kontra. Tam się tam na piłkę Pawłowski zastawia się na pasmik. To to. Wciąż posiadamy rywale teraz. Wygramy pojedynek. To jest Stara. Już uruchomił Krzysztofa Sanczyckiego. Ten napędza kolejną akcję Warty. Mamy teraz troszkę więcej miejsca. Warty Krzysztof, wszyscy słyszeliśmy. I dobrze. Kamil Szymandera. I środek boiska Kamil Szymandera. Ale nie celny. No i trener Budowsiak przygotował podwójną zmianę. Widzę, że przygotowanie do wejścia Bartosz Skrzypczak. Na pewno, w 60 minucie spotkania ci zawodnicy wyjdą na boisko. Widzę Bartosza Skrzypczaka i Daniela Tapelskiego. A schodzi Adrian Fajszewski. Dziękuję.
skorzysta z racji głównego się zabić porwania. Więc Damian Tatoński, ośrodka pola, a na pozycji numer 9 środkowego na Pastika, mam to szybko. Miejmy nadzieję, że Warszawa zajmie jednogratowy komandek. Czekamy na kolejne bramki. Drugie spotkanie trenerów Bacy tutaj na Dudny. Pierwsze boiska, pierwsze wygrane 8-1 z Koroną Wilkowice. Do tej pory wcześniej zagrali na wstępnej płycie. Delikatnie uderzenie w nogę. Zagraliśmy się także zabiegów podwórnych. Murawy, piaskowanie, no i to tutaj zdało, przyniosło wymierne efekty. Płyta zabrała od zupełnie innego wizerunku. Krysza. Kółeczko Patryka Kryszaka. Daniel Szymandera. Janicki. Pierwszy kontakt z piłką Bartosza Szczypczaka. Fajnie, dokładnie teraz Czart. Kryszak, przyjął tą piłkę Patryk Kryszak, zagrania do Pawłowskiego, Matej Pawłowski, po ziemi do Szymandery, Kamil Szymandera, ładnie minął rywala. Czy poszuka tutaj Patryka Kączyńskiego, tak jest, Patryk Kączyński, na uwaga Kączyńskiego, wysokość pola karnego, częstowanie na boiska, mamy kolejny zgrozny. Patryk, tym razem będzie dośrodkowywał w pole karne rywali. Dobrze, wybijają rywale. Nie właśnie. Daj, tutaj odepchnięty przez rywala, zdaniem arbitra wszystko w porządku. Rywale, już tracą piłkę, odzyskujemy ją. Patryk Kryszak do Krzysztofa Fajszewskiego. Czas. Szybko. Jak po czwórku teraz piłka dobre do środkowania, a jednak za krótki macie Bartczyka. Bartczyk powalczył tutaj o piłkę, pewnie się z nią odzyskuje. Na przedpole zagrywa Błaszczyk, to przepożenie Kryszak do Słomczyńskiego. Wycofanie do Kamila Szymandery. No i musimy budować tą akcję na nowo. Widzimy cały czas obraz gry nie ulega zmianie. Pierwszy strzał, proszę na połowie. I to nie pisze grafiki. Pytam bardzo skrzyczeń. Bardzo tu mamy, który to już z kolei wygrał. W 64 minuta Fajszewski, rozciągnięcie do Mateja Błaszczyka, Maciej Błaszczyk. Acentował przy bramce w tym stanie, przełożył piłkę z prawą nogą, wróci do lewej, znowu na
prawo mówią, że Jeszcze 20 minut proszę Państwa na to, aby tutaj wszyscy tam bardzo mieć wspólnie z Wami cieszyć się historycznego nasze zapraszamy na samym czasie. Nie wiem, za wszyscy wystarczy. Kączyński. Skryto. Na taką stronę do Płaszczyka. Mogę chodzić nam się tutaj na tym zobaczyć. A ty tutaj do Wata Pulseta. Krzysztof Paliszewski. Muszę powiedzieć to, że nie można było tak w początku. Ale też jest jeszcze wytylane. Na stadionie pojawił się także burmistrz. Tutaj osobiście będzie chciał pogratulować swoim piłkarzom na walce do piątej. Szybciak lewa w tej pierwszej części spotkania, no i w drugiej to swoje. Mamy to, że to jest
mogą się finansowani adepcji doczekać, kiedy będą mogli gratulować swoim starszym kolegom z drużyny całego Pana. Nie tylko tylko wszyscy spotkałem w drodze na wojsko czwartej ligi. Patrzmy, kto mi się zapisuje na drużynę. Tutaj czwartej ligi. Dobre podanie, wszystkim zawodnikom, aby mogli mieć swój wkład w ten prawdziwy sukces. Patryk Krzysztof. Tomaszek. Dobrze, wszystki ładnie tutaj. Panie
proszę. Wysz. Nic nie ma. Tutaj bardzo chcemy troszkę rywali na kontrolowe. Na pensji. To jedynek. Jeden dzienny dzień. Czekaj, Stefano. Kaliszewski do Dominika Sobela. Adrzewski, to tutaj zajmie na tą piątą grę. Bardzo sobie piłkę na dolanie, ale szkoda, że mojego kapel podaje do Arena Kapelskiego. Zupełnie bez rady są dość. Zaczynamy odliczanie 10 minut do końca tego spotkania, a więc 10 minut.
Pokażą Marty na prawo, gdzie jest święte wolacze. Na chwilę, że pewnie pojawić się na świecie w jednej boi.
zmienili sektor, nasi mali kibice będzie troszkę spokojny. Ale proszę Państwa, święto sportowe to spotkaniu. No, to wszystko. Ostatnie minuty dzisiejszego spotkania, 9 czerwca, przypomnę, Warta Srem, po 15 latach. Pracuję do wyższych mamy wszystko. Najwyżej jak do tej pory. Sędzia ma nadzieję. Tak. Przedłużyli. Nie 3 minuty. Ale pogramy tym zwycięstwo. Dziękuję na to, aby mieć prowadzili jeden do zera, drugi, mówią co ocenie, po pełno. Wszyscy piłkarze rezygnowi, bo to będą już po prostu w tej rezygnacji. Zamykającym kartkę jednoczonym, a setą zakończymy na stadionie w Sremie 19 czerwca pojedynkiem głosem do Dawid Szorszpaniak zaraz po przerwie doprowadził do rozmania. Prowadzenie zapewnił na Patryk Polski.
Próbują rekordy. Nie ma na to żadnych fizycznych możliwości. Państwu za wspólne będzie występowała na boisku w tej niwi. Będziemy mieli Nie wiem, że tych młodych piłkarzy, którzy są w tej chwili na płycie boiska,
wnoszą następcy naszych tutaj seniorów i aby kontynuowali tę grę w jak najwyższym poziomie i bronili warty. Pogadamy o tym roku wszystko warty odwodzi. To ja osłowiem jubilat. A 100 lat istnienia naszego klubu, 100 lat w 21 roku powstał. 100 lat istniejemy w tym klubie. I na taką okazję, w 100 lecie naszego istnienia, taki piękny prezent z gospodarki prezentował naszym kibicom, działaczom, naszym władzom społecznym miasta Śląsk-Gorlice, na czele panem Lewandowskim, którego mamy zaszczyt serdecznie powitać. Miejmy nadzieję, że wręczy tutaj kapitanowi drużyny piękne okazały chyba za wyjście do piątej ligi. Ministro, proszę Państwa, pomocy mamy. Złotymi postami zapisze się tą historię walki i będziemy wspominać. Wiele, wiele lat. Ja miałem przyjemność wiele lat temu właśnie takie uroczystości i obchodzi. Więc to chyba usprawa w mojej tu karierze w Pekinie. Wiele. Mam się kilka, że pracują to wyższe i niby. Burmistrza Szynku Adama Lewandowskiego, który również przyszedł podziękować naszym państwu za to piękne, jubileuszowe wejście do nas. Piotr Lipa, Piotr Lipa. Możemy się cieszyć, że po tylu latach
ponownie jesteśmy w wyższej lidze. I aby to się wstrzyło się nam. Mamy zespół naprawdę bardzo silny. Może jeszcze parę tam zawodników, którzy dojdą, ale na. Bardzo prywatną pozycję. Przenosi kryzys, proszę bardzo, normalnie na drugą drużynę. 8 punktów przewagi. Nie mogę tu na trzecią, bo na trzecią to mamy była 25 domina. Szanowna różnica między tymi zespołami. Jak i ten został stworzony przez zespół walki i zarząd walki i strzelenia. Ta piąta liga od pierwszego meczu rzeczywiście wiosła się i pokazała to, co potrafił. I wtedy naszych kibiców było oczarnie. Mamy tutaj wspaniałe sceny w tej chwili. Mamy piękne wybory. I wierzyliśmy w pięknie ogromne wszystkie spotkania. Także serdecznie zapraszamy jeszcze na ostatni mecz. Będziemy się cieszyć. Skończyłem na Pawłowski, mamy obrońcę, którego pan promienia Szala, to i mamy kapitana Maciela, naszego seniora, już można powiedzieć, bardzo Maciela Płaszczyka. Mamy kolejny, który zatrzymał broń szybciej. Mamy naszego rozgrywającego, wyśmienitego technika, Patryk Pryszak. Mamy Patryka Słomczyńskiego, super szczęce, ja nie zrobiłem 30 liście.